Każdy obiekt przechowywany przez Fundację SCP posiada swój własny numer identyfikacyjny, a także przypisaną do niego klasę. Desygnacje są również rozróżniane ze względu na przynależność do poszczególnych filii SCP i żartobliwy charakter obiektu. Tak więc SCP-008-DE jest obiektem niemieckiej filii Fundacji, a SCP-420-J jest obiektem żartobliwym, satyrycznym. Natomiast SCP-PL-000-J jest polskim obiektem żartobliwym. Klasy obiektów dzielą się na klasy główne. Najczęściej spotykane klasy, dzielone ze względu na trudność w przechowywaniu obiektu i jego cechy szczególne, mogące wpłynąć nań. Klasy drugorzędne. Nadawane jako dodatek do głównej bądź poprzedniej desygnacji. Klasy ezoteryczne i niestandardowe. Klasy główne. Bezpieczne. Obiekty klasy bezpieczne to anomalie, które albo są wystarczająco dobrze zrozumiałe, przez to także całkowicie i pewnie zabezpieczone, albo nie wywierają efektów anomalnych, o ile nie zostaną celowo aktywowane. Jednakże, nadanie obiektowi klasy bezpieczne nie oznacza, iż obchodzenie się z nim lub jego aktywowanie nie stwarza zagrożenia. Pracownikom przypomina się, iż konieczne jest przestrzeganie nałożonych na podmiot klasy bezpieczne, specjalnych czynności przechowawczych i protokołów bezpieczeństwa. Euclid. Obiekty klasy Euclid to anomalie, które albo są niewystarczająco dobrze zrozumiałe, albo po prostu nieobliczalne do tego stopnia, że pewne ich zabezpieczenie jest nie zawsze możliwe. Aczkolwiek nie stwarzają one zagrożenia wysokiego na tyle, by usprawiedliwione było nadanie im klasy Keter. Większość skatalogowanych i zabezpieczonych anomalii jest początkowo asygnowana do klasy Euclid, a dopiero po ich odpowiednim poznaniu lub ocenie stwarzanego przez nie niebezpieczeństwa, desygnację poddaje się ocenie, po czym ewentualnej zmianie klasy. Zazwyczaj każda anomalia autonomiczna, świadoma lub rozumna podlega asygnacji do co najmniej klasy Euclid, co usprawiedliwia możliwość, iż obiekt może działać albo myśleć niezależnie. Keter. Obiekty klasy Keter to anomalie wrogie wobec bezpieczeństwa pracowników Fundacji oraz ludzkości, a także wymagające implementacji rygorystycznych i skomplikowanych procedur bezpieczeństwa lub nie mogące być w pełni zabezpieczone przy wykorzystaniu obecnych zasobów technologicznych i informacyjnych Fundacji. Anomalie te są na ogół uważane za najniebezpieczniejsze, jakie zostały przez Fundację zabezpieczone. Cały wysiłek badawczy ma na celu pozwolenie Fundacji na skuteczniejsze zabezpieczenie anomalii, bądź, jeżeli konieczne, opracowanie dokładnego sposobu neutralizacji lub zniszczenia właściwości anomalnych obiektów. Klasy drugorzędne. Zneutralizowane. Anomalie zneutralizowane to te, które już nie wykazują efektów anomalnych, ponieważ zostały celowo lub przypadkowo zniszczone, wyłączone albo z innego powodu utraciły anormalność. Dokumentacja anomalii zneutralizowanych została zarchiwizowana dla przyszłych pracowników celem posiadania informacji na ich temat w razie, gdyby te znów zaczęły przejawiać anormalność. Zrozumiane. Anomalie zrozumiane to te, które zostały w pełni zrozumiane, a ich anormalności są już możliwe do wyjaśnienia przy wykorzystaniu wiedzy naukowej obecnego stanu, albo zostały uznane za fałszywe, lub nadano im nieprawidłową klasę, albo są na tyle powszechne i znane w sferze publicznej, że ich zabezpieczenie jest już niemożliwe. Klasy ezoteryczne i niestandardowe. Poniższe klasy obiektów nie powinny być uznawane za standardowe. Taumiel. Obiekty klasy Taumiel są ściśle tajnymi i skrajnie rzadkimi anomaliami, za pomocą których właściwości Fundacja zabezpiecza bądź neutralizuje inne, wysoce niebezpieczne anomalie, zazwyczaj klasy Keter. Sam fakt istnienia obiektów klasy Taumiel objęty jest klauzulą ściśle tajne, a ich lokalizacje, funkcje oraz obecne statusy są znane zaledwie kilku pracownikom spoza Rady O5. Apollyon. Klasa przyznawana SCP, których nie można zabezpieczyć lub które są w stanie nieodwracalnie wydostać się z przechowalni. W gruncie rzeczy klasa ta oznacza wyjątkowo niebezpiecznego Ketera. Klasa wskazuje na niezwykle ważny charakter raportu, często niedostępnego dla większości personelu Fundacji. Archon. Klasyfikacja Archon
przypada SCP, które nie powinny zostać zabezpieczone, mimo że istnieje taka możliwość, gdyż w takim wypadku skutkowałoby to katastrofalnym wpływem na egzystencję ludzkości. Kolokwialnie mówiąc, SCP klasy Archon dosłownie zniszczy świat, jeśli się je zabezpieczy. Azathoth. Klasa nadawana SCP niezwykle groźnym i destruktywnym. Klasa ta została stworzona przez badacza, który znajdował się pod wpływem SCP, który wmawia ludziom, iż jest ekstremalnie niebezpieczna. Klasyfikacja ta przypada wyłącznie SCP-4626. Embla. Obiekty klasy Embla wykorzystywane są przez fundację do tworzenia nowych SCP. Eparch. Klasyfikacja dla SCP, które nie są same w sobie anomalne, jednak są blisko związane z anomalnymi fenomenami i służą jako dowód istnienia takowych. Klasa użyta wyłącznie przy klasyfikacji SCP-4015. Gewark. Klasa SCP zagrażających wewnętrznej strukturze fundacji i ograniczających zdolności fundacji do realizacji jej drugorzędnych celów. Klasa jest używana wyłącznie przy SCP-3666. Gödel. Klasa dla SCP, które można wytłumaczyć za pomocą anomalnej technologii, jednak byłyby postrzegane jako anomalne przez zwykłego obserwatora i naukę bez wspomagania anomaliami. Klasa jest używana wyłącznie w SCP-4555. Hera. Klasyfikacja wrogich SCP, ale jednocześnie bardzo użytecznych dla fundacji. Klasa jest używana w SCP-4113. Hiemal. Złożona klasyfikacja wzajemnie powiązanych zestawów anomalii, które utrzymują się nawzajem w ryzach. Maxur. Klasyfikacja SCP, które zostały podzielone na komponenty, które same w sobie są anomalne, ale muszą być trzymane z dala od siebie. Netzak. Klasyfikacja odnosząca się do Ziemi i jej wyjątkowej zdolności do podtrzymywania życia. Klasa jest używana wyłącznie w propozycji Bilita, wpisie w hubie SCP-001. Principalis. Klasyfikacja zagrożeń, anomalnych lub innych, które bezpośrednio zagrażają Radzie O5, a tym samym istnieniu fundacji SCP. Kronecker. Anomalna klasa obiektów, która zastępuje inne klasy obiektów SCP we wpisach SCP. Fundacja dobrowolnie zaklasyfikowała SCP-2062 do tej klasy. Kysum. Klasyfikacja SCP, których procedury przechowawcze zostały porzucone na czas nieokreślony. Klasa jest używana wyłącznie w SCP-3319. Tiamat. Klasyfikacje SCP, które stanowią natychmiastowe i nieodwołalne zagrożenie dla ludzkości i którymi należy się prędko zająć, aby chronić ludzkość. Klasa jest na skraju stania się Apolionem. Fundacja ma niewielką liczbę opcji ostatecznych, aby zatrzymać SCP tego typu, takich jak konwencjonalne bombardowania lub prototypowe bronie. Ale jeśli te opcje zawiodą, ludzkość jest skazana na porażkę. Ticonderoga. Klasyfikacja SCP, które są zbyt potężne lub nieuchwytne, aby zostały zabezpieczone z użyciem dostępnej technologii, ale ze względu na swój charakter nie wymagają żadnych rozległych procedur przechowawczych. Klasa została stworzona specjalnie po to, by pomóc w powstrzymaniu międzywymiarowej jednostki obecnie zamieszkującej ciało byłego wiceprezydenta Al Gora. Klasa zabrania próby powstrzymania Gora lub usunięcia go z jego ciała i wymaga, aby Gor był pod stałym nadzorem, aby jego publiczne wystąpienia były ograniczone i aby negocjatorzy byli trzymani w jego pobliżu. Gor, tudzież podmiot SCP, może zostać przekwalifikowany bez formalnego głosowania w komisji kwalifikacyjnej, jeśli to konieczne. Yesod. Ogólnie rzecz biorąc, klasa odnosi się do SCP, który służy jako dosłowny fundament operacji Fundacji SCP. Mówiąc bardziej szczegółowo, odnosi się do pojedynczego ślepego punktu judeochrześcijańskiego Boga i struktury zbudowanej w tym martwym punkcie. Struktura ta służy do przechowywania i ochrony większości dowództwa O5, Komitetu do Spraw Etyki,
niektórych członków kierownictwa wyższego szczebla oraz programu badań taumaturgicznych fundacji. Xeno służy do klasyfikacji SCP, które są średnie w kwestii trudności przechowywania, ale stanowią niskie zagrożenie. Klasa jest używana wyłącznie w SCP-2005. To wszystko, co nowy pracownik powinien wiedzieć o klasach obiektów, a nawet trochę więcej. Jeśli twoje upoważnienie nie zezwala na odtwarzanie tego wideo, zdaj je do najbliższego punktu stacjonarnego fundacji, a obędzie się bez zbędnej reprymendy. Dziękujemy za współpracę. W następnym materiale edukacyjnym dowiesz się o strukturze zatrudnienia fundacji, czym są poziomy upoważnienia, a także czym są klasy personelu.